Poniedziałek, 3 dzień października, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w nim złote gody. Kiedy stawaliście przed półwieczem na ślubnym kobiercu, byliście Państwo pełni marzeń, planów i nadziei związanych z przyszłością. Jesienny festyn. Festyn ma w programie działania profilaktyczne. A na zakończenie powiemy o spotkaniu z autorem. Książkę pisałem z myślą o całej mojej klasie, do której chodziłem. Złote gody obchodzili Państwo Olczakowie. Miła uroczystość odbyła się w minioną sobotę w kamiennogórskim ratuszu. Od 50 lat razem to dla wielu niemożliwe. Oni idą przez życie z uśmiechem. Mają 3 synów i 5 wnucząt. Poznali się przypadkowo, do Kamiennej Góry przyjechali w latach 60. Ja jestem od 60 roku, a mąż od 66 roku. Ale z jednej strony pochodzimy 2 kilometry od siebie. Mieli tydzień czasu, aby się poznać i w sobie zakochać. Tak też się stało. Jakie to jest piękne, kiedy dwoje ludzi poznaje się, zakochuje, postanawia spędzić ze sobą resztę życia. Swoje uczucia przypieczętowują przysięgą, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Wkładają na palce obrączki i wyruszają we wspólną podróż przez życie. Pani Stanisławo i Pani Adamie. Państwa wspólna podróż przez życie zaczęła się właśnie tutaj, w tym urzędzie, dokładnie 50 lat temu, 1 października 1966 roku. Ich życie to historia związana z Kamienną Górą. To właśnie w tym mieście Pani Stanisława i Pan Adam pracowali, wychowywali dzieci, a w minioną sobotę obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego. Tu Państwo pracowaliście, we mnie przede wszystkim, tak, głównie we mnie. Tutaj wychowaliście swoje dzieci, macie Państwo 3 synów. Tu też urodziły się Wasze wnuki, macie Państwo 5 wnuków. Cieszycie się, patrząc jak dorastają. Drodzy Państwo, kiedy myślą, sięgacie wstecz i widzicie owoce swojego trudu, z pewnością nie żałujecie tych wspólnie przeżytych lat. Gdyż idąc tą długą drogą, podążaliście nią razem, ramię w ramię. Jak już wspomniałam, niejednokrotnie droga ta była trudna, ale pomagaliście sobie wzajemnie. Była też drogą radości, które dzieliliście razem, potem z dziećmi i z wnukami. Mówi się, że życie nie zawsze jest poezją. Często to tylko proza. Bywa porównywane do kobierca, które dzień po dniu tkamy najczęściej tylko z tych szarych nitek, a te złote pojawiają się tylko czasami, sporadycznie. W dniu jubileuszu od prezydenta RP otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycie, które wręczył w imieniu najważniejszej osoby w państwie burmistrz Krzysztof Świątek. Po połowie wieku przeżytego we dwoje, pani Stanisława i pan Adam przed zgromadzonymi gośćmi odnowili swoją przysięgę małżeńską. W dniu naszej złotej gody. Dziękuję ci, żono. Dziękuję ci, żono. Za miłość. Za miłość. Opiekę. Opiekę. I przywiązanie. I przywiązanie. Oraz przyrzekam. Oraz przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Nadal było szczęśliwe i trwałe. Nadal było szczęśliwe i trwałe. Dziękuję. Teraz Panią poproszę. W dniu naszych złotych godów. W dniu naszych złotych godów. Dziękuję ci, mężu. Dziękuję ci, mężu. Za miłość. Za miłość. Opiekę. Opiekę. I przywiązanie. I przywiązanie. Oraz przyrzekam. Oraz przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było nadal szczęśliwe i trwałe. A także złożyli podpisy w pamiątkowej księdze, która znajduje się w kamiennogórskim ratuszu. Poza najbliższymi w uroczystości udział wzięli członkowie zespołu Olga, którzy poza życzeniami zaśpiewali dobrze znane jubilatom pieśni. Życzymy młodym 100 lat, żyć warto, piękny jest świat, a w życiu za miły dróg, niech błogosławi Pan Bóg. Życzymy młodym 100 lat.
Jesienny festyn rodzinny odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Podczas imprezy uczniowie zaprezentowali swoje talenty, a sportowcy rywalizowali w konkurencjach sportowych. Jesienny festyn w Szkole Podstawowej nr 2 od kilku lat wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych tej placówki. Każdego roku, gdy spadają liście, szkołę odwiedzają uczniowie z rodzicami, aby wspólnie z nauczycielami bawić się i rywalizować. W tegorocznej edycji imprezy przygotowano wiele atrakcji. Głównymi organizatorami są zespół promocji i nauczyciele szkoły, również rodzice, więc z tego co wiem, z donosów, że jest tor sprawnościowy, że jest gra w numerki, prawdopodobnie mają być kucyki. Przybyli na uroczystość przedsiębiorcy, którzy tutaj też jakieś atrakcje rozkładają. W przygotowanie imprezy zaangażowanych było wiele osób, wśród nich nie mogło zabraknąć Rady Rodziców, która w szkole działa bardzo dobrze. Rada Rodziców jak co roku sprzedaje ciasta, fundusze przekazywane są na cele Rady Rodziców, dzięki którym możemy wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły, nagradzać dzieci w konkursach, fundować wycieczki. Oprócz tego słyszałam, że jakaś niespodzianka w tym roku, oprócz słodkości coś na słono. Poza dobrą zabawą nie zapomniano również o nauce, bo szkoła jest do tego powołana. Festyn ma w programie działania profilaktyczne, a więc takie, które uczniowie sami będą jak gdyby przygotowywali szereg zadań związanych właśnie z działaniami na rzecz zdrowego stylu życia. Organizatorzy festynu zapraszają wszystkich Kamiennogórzan już za rok na kolejną edycję imprezy. Festyn jest otwarty, zatem oprócz oczywiście rodziców uczniów obu szkół, to także ja widzę już osoby, które nie są bezpośrednio związane ze szkołą, niemniej są mieszkańcami naszego miasta. Zatem jeśli ktoś jeszcze nie dotarł, a informacja będzie wcześniej, to zapraszamy także mieszkańców spoza szkół. W Kamiennogórskiej Galerii Centrum odbyło się spotkanie ze Sławomirem Galickim, autorem książek takich jak Zapiski z Alkut czy Jak bo nie dydy. Sławomir Galicki jest podpułkownikiem rezerwy, pochodzi z Kamiennej Góry. Wśród książek, jakie wydał, są między innymi tytuły Ja pod chorąży i Zapiski z Alkut. Tytuły tamtych książek to pierwsza to była Pokłosie mojej misji, gdzie byłem w Iraku, Zapiski z Alkut. Alkut to stolica prowincji Wasit. Gdzie stacjonowałem wtedy. Druga to były wspomnienia ze szkoły oficerskiej pod tytułem Ja pod chorąży. Trzecia to można to nazwać wspomnienia redaktora wojskowego, dziennikarza wojskowego z lat 90. Najnowsza książka Galickiego nosi tytuł Jak bo nie dydy. Jest wspomnieniem autora sprzed niemal pół wieku. To właśnie w niej opisuje swoje przeżycia z Kamiennej Góry, a także wspomina kolegów ze szkolnej ławy oraz osoby, które nadal żyją w tym mieście. Książka jest o wspaniałych, cudownych dniach lat 60., które mieliśmy okazję spędzić w Kamiennej Górze. No i w zasadzie o tym. O dzieciństwie bez telefonów komórkowych, dla wielu ludzi bez telewizorów, bez lalki Barbie, klocków Lego i komputerów oczywiście. Niektórzy nawet nie wiedzieli, jak wygląda telefon. Także te lata, o tych właśnie latach traktuje ta książka, o Kamiennej Górze, o okolicy Kamiennej Góry, tego miasta, no i o tym, jacy byliśmy w tamtych dniach. Na spotkaniu z autorem zjawiła się część z bohaterów jego książki, którzy ze łzami w oczach wspominali młodzieńcze lata 60. Najbardziej mi utkwił taki obraz, jak otworzono delikatesy. Niestety nie pamiętam, w którym to było roku, ale te delikatesy to przecież to był pierwszy powiew zachodu, jaki się zjawił w naszej Kamiennej Górze. Były tłumy, myśmy to obserwowali leżąc na parapecie i patrząc, ale wariaci idą, nie? Ale się pchają. No i tak wesoło było. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.